Flugzeug. Ten powód tego spóźnienia nie leżał w rosyjskim samolocie. Auch nicht an einem Flughafen hier in Polen. Także i nie było to lotnisko w Polsce. Sondern an Winden in Frankfurt. Lecz były to wiatry we Frankfurcie. Winde, die kennen wir auch aus der Schrift. Były to wiatry, które znamy z pisma. Und wie letztes Jahr möchte ich ja nicht einfach nur die ganze Zeit hier vor euch jungen Leuten reden. I tak jak w zeszłym roku nie chcę tutaj cały czas mówić. Kennt ihr Winde aus der Schrift? Czy znacie jakieś wiatry z Pisma Świętego? Welche? Jakie? Östlicher Nord. Ja, okay. Kennt ihr, ich sag mal die jungen Leute, kennt ihr Winde mit Begebenheiten? Also wo Winde in Begebenheiten vorkommen? Bardziej zależało mi na wiatrach z jakimiś okolicznościami związanymi. Als die Schüler auf dem Boot waren. Sehr gut. Bardzo dobrze. Da habe ich auch dran gedacht. Też o tym myślałem, o tym, gdy uczniowie byli na łodzi. Nun gibt es zwei Schifffahrten der Jünger. Są tylko dwa miejsca opisane, gdy byli na łodzi. Jeśli chodzi o uczniów, an welchen hast du gedacht? O którym myślałaś? Als der Herr auf dem Meer ging und dann noch und dann der zweite, als er schlief auf dem Boot. Genau, diese beiden, Matthäus 14 und Matthäus 8 zum Beispiel. Dokładnie, Mateusz 14 i 8. Das Interessante bei der einen Begebenheit, Matthäus 14, wo der Herr Jesus und Petrus auf dem See wandelten. Interesujące w tych historiach, Mateusz 14, gdy Pan Jezus z Piotrem chodzili po morzu. Der Herr Jesus hatte den Auftrag gegeben, sie sollten wechseln auf die andere Seite. Pan Jezus dał tutaj polecenie, mają się przeprawić na drugą stronę. Das heißt, die Jünger waren auf dem richtigen Weg. To znaczy, uczniowie byli na właściwej drodze. Und trotzdem gab es Gegenwind. A jednak był wiatr przeciwny. Die Schwierigkeit für uns ist also zu entscheiden. A więc trudność dla nas jest, by rozsądzić. Vor dem Herrn natürlich. Oczywiście przed Panem. Bin ich auf dem richtigen Weg? Czy jestem na właściwej drodze? Und Satan schickt Winde? I to szatan posyła te wiatry przeciwne? Oder bin ich auf dem falschen Weg? Albo jestem na złej drodze? Und der Herr schickt Winde. I to Pan wysyła te, czy posyła te wiatry? Gegenwind ist nicht ein Beweis, auf dem falschen Weg zu sein. Przeciwny wiatr to nie jest dowód na to, że jesteśmy na złej drodze. Der Apostel Paulus sagt einmal. Apostoł Paweł raz powiedział. Der Herr hat eine offene Tür gegeben. Pan darował otwarte drzwi. Und der Widersacher sind viele. A przeciwników jest wielu. 1. Korinther 16. 1. Koryntian 16. Das heißt, Gegenwind ist nicht ein Beweis, dass du falsch liegst. To znaczy, wiatr przeciwny nie oznacza, że ty jesteś na złej drodze. Aber Gegenwind muss dich immer zum Nachdenken bringen. Ale ten wiatr przeciwny musi doprowadzić ciebie do myślenia, do przemyśleń. Bin ich auf dem richtigen Weg. Czy ty, czy ja jestem na właściwej drodze? Noch jemand anders mal mit einem anderen Wind, den wir in der Schrift finden. Jeszcze jakiś inny przykład dotyczący wiatru, który możemy znaleźć w piśmie? Druga myśl. 2. Mose 14, als Herr das Meer. Ja. Genau, noch ein Wind. Jeszcze jakieś inne? Als 1. Könige 19, als Elia hörte den Herrn im Wind wandeln. Ja, auch, genau. War Gott in dem Wind, in dem Sturm? Tam Bóg był w tym wietrze, w tym szturmie. Powiew. So ein Säuseln. Ja, genau. In dem Sturm war nicht, aber in dem Säuseln. Nie był on w szturmie, tylko właśnie w tym powiewie. Jetzt hätte ich gerne von den jungen Brüdern mal ein Beispiel.
Od młodych braci też jakiś przykład. Als Jona auf dem Schiff war. Sehr gut, darauf habe ich gewartet. Na to czekałem. Und damit wollen wir uns ja morgen beschäftigen. I o tym się zajmiemy jutro. Genau. Das ist aber nicht unser eigentliches Thema, das fiel mir nur ein in Verbindung mit den Winden, die heute zu dieser Verspätung geführt haben. To nie jest naszym tematem dzisiaj, ale to mi tak wpadło na myśl, gdy we Frankfurcie przeżywałem podobne sytuacje. Unser Thema heute ist, wie ihr als junge Geschwister euch in der Versammlung Gottes einbringen könnt. Naszym tematem jest, w jaki sposób możecie zajmować miejsce w zgromadzeniu Bożym. Jako młodzi. Habt ihr mal einen Vorschlag, was wir dazu lesen könnten? Macie jakąś propozycję, co moglibyśmy przeczytać? Ihr seid ja mit irgendeiner Erwartung, vermute ich mal, in den Abend gegangen. Z jakimś, przypuszczam, że mieliście jakieś oczekiwania wobec tego dzisiejszego wieczoru. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. W rzeczywistości nie jest to takie proste. Weil wir natürlich im Neuen Testament, was die Zusammenkünfte betrifft, ponieważ w Nowym Testamencie rzeczy, które dotyczą zgromadzeń, was den Dienst betrifft, które dotyczą służby, nicht so wirklich viele Beispiele finden. Nie mamy tak wielu przykładów. Aber im Dienst finden wir doch jüngere Leute. Ale w służbie znajdujemy młodych ludzi. Timotheus, genau. Wo lesen wir von ihm das erste Mal? Gdzie o nim czytamy po raz pierwszy? Apostelgeschichte 16. Genau, lesen wir mal den Vers in Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16, Vers 1 und 1 bis 3. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, pierwszy wiersz. Dotarł też do Derby i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Koniu wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. Wir sehen also, dass Paulus wollte, dass hier ein junger Mann, wie alt auch immer er gewesen sein mag, mit ihm im Dienst ausgeht. Widzimy więc tutaj, że apostoł Paweł chce, by młody człowiek, nie mamy podanego wieku, by udał się z nim w drogę. Was ist die Voraussetzung, dass man mit Paulus oder überhaupt in den Dienst ausgehen kann? Jaki jest warunek, by móc wstąpić do tej służby? Erstens. Po pierwsze. Leben aus Gott. Leben aus Gott. Man muss bekehrt sein. Trzeba być nawróconym. Man kann nur dann in der Versammlung einen Dienst tun, wenn man zu der Versammlung gehört. W zgromadzeniu można czynić służbę, czy pełnić służbę tylko wtedy, gdy się należy do tego zgromadzenia. Ich hoffe, wir haben alle das richtige Verständnis von Versammlung. Mam nadzieję, że wszyscy mamy właściwe zrozumienie słowa zgromadzenie. Das sind nicht wir, die wir uns hier in Mikow oder in Katowice oder in Ożesze oder wo auch immer versammeln. To nie są ci, którzy się zgromadzają tutaj w Mikołowie, w Katowicach, czy w Ożeszu, czy na jakimkolwiek miejscu. Sondern das sind alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben und ihm ihre Sünden bekannt haben. Lecz to są wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa i wyznali mu swoje grzechy. Anders wollen wir diesen Begriff Versammlung nie benutzen. Nigdy nie używajmy tego sformułowania zgromadzenia w innych okolicznościach albo mając na myśli coś innego. Ich kenne nun eure Sprache nicht, so dass ich nicht weiß, wie ihr euch normalerweise ausdrückt. Nie znam waszego języka, także nie wiem, jak się wyrażacie tak na co dzień.
Im Deutschen hat sich eine Ausdrucksweise eingebürgert, die folgendermaßen lautet. W niemieckim języku wytworzyła się taka. Er ist zwar gläubig, geht aber nicht in die Versammlung. Taki sposób mówienia, że on jest wierzący, ale nie chodzi na zgromadzenie. Ich verstehe natürlich, was damit gemeint ist. Rozumiem, co ma ten, który to mówi na myśli. Aber wahr ist es nicht. Ale nie jest to prawdą. Die Versammlung ist ein Ort natürlich, wo man zusammenkommt. Zgromadzenie, oczywiście, to jest miejsce, w którym się zgromadzamy, schodzimy się. Und 1. Korinther 11 sagt an einer Stelle, dass man als Versammlung zusammenkommt. 1. Korinther 11 mówi, że gdy się zbieracie jako zgromadzenie w pewnym miejscu. Aber zur Versammlung gehören alle Kinder Gottes. Ale do zgromadzenia należą wszystkie dzieci Boże. Und wenn wir gestern das eine Brot vor uns hatten, a gdy wczoraj mieliśmy jeden chleb przed nami, dann denken wir an alle Gläubigen an diesem Ort und weltweit. To myślimy o wszystkich wierzących w tym miejscu, ale i również po całym świecie. Nur meine Frage an dich, bist du Teil dieser einen Versammlung Gottes? Teraz moje pytanie do ciebie. Czy ty jesteś uczestnikiem tego zgromadzenia Bożego? Musisz to przyjąć dla siebie osobiście. Hast du einen Augenblick in deinem Leben erlebt, wo du dem Herrn Jesus, wo du Gott deine Sünden bekannt hast? Czy przeżyłeś taką chwilę w swoim życiu, w którym wyznałeś lub wyznałaś swoje grzechy Panu Jezusowi? Wo du anerkannt hast, dass du verloren bist und dass du das Werk des Herrn Jesus nötig hattest. Werk des Herrn Jesus nötig hast. W którym uznałeś lub uznałaś, że jesteś zgubionym lub zgubioną i potrzebujesz tego dzieła Pana Jezusa. Du brauchst diesen Augenblick, sonst gehst du verloren. Musisz mieć taki moment w swoim życiu, gdyż w przeciwnym razie będziesz zgubiony lub zgubiona. Es reicht eben nicht in diesem oder ähnlichen Räumen ein Jahr, zehn Jahre, 50 Jahre gesessen zu haben. To nie wystarczy, by w takim tym pomieszczeniu czy w jakimś innym pomieszczeniu siedzieć przez 5, 10 czy nawet 50 lat. Oder kindergläubiger Eltern zu sein. Albo być dzieckiem wierzących rodziców. Du musst dich bekehren. Ty osobiście musisz się nawrócić. Gut, die erste Voraussetzung ist, einen Dienst zu tun. Ich muss zur Versammlung Gottes gehören. Ich muss mich bekehrt haben oder wie du das gesagt hast, Leben aus Gott haben. Tak, więc pierwszym warunkiem jest, by być nawróconym albo mieć życie z Boga. Gibt es weitere Voraussetzungen? Czy są jeszcze jakieś dalsze warunki? Taufe. Die Taufe. Warum? Dlaczego? Damit die anderen, also andere Gläubigen und auch die Welt und die Engel wissen, dass wir das bekennen, dass wir gläubig sind. Ja, die Taufe hat mit Bekenntnis zu tun. Tak, chrzest ma związek z wyznaniem. Ich würde das öffentliche Bekenntnis nicht zu stark betonen bei der Taufe. Jeśli chodzi o chrzest, nie podkreślałbym tak dobitnie tego oficjalnego wyznania, czy jawnego. In diesem Kapitel, von dem wir die ersten drei Verse gelesen haben, w tym rozdziale, w którym przeczytaliśmy pierwsze trzy wiersze, wurde ein Mann im Haus getauft. Był jeden człowiek ochrzczony w domu. So eine gewaltige Öffentlichkeit ist da nicht hergestellt worden. Tutaj nie było takiej jawności przed wszystkimi. Ich würde den Schwerpunkt bei der Taufe darauf legen, dass ich mir bewusst werde, dass ich dem Herrn Jesus nachfolge. Ja bym położył tutaj ten punkt ciężkości, jeśli chodzi o chrzest, w tym, że ja jestem sam świadomy, że należę do Pana. Und dass ich da bin, wo er ist, nämlich verworfen auf dieser Erde. I że jestem w tym, w czym on jest, to znaczy odrzucony na tej ziemi. Und das ist unbedingt ein Bekenntnis. I das ist ein auf jeden Fall ein Bekenntnis. I z całą pewnością jest to wyznanie. Und es ist tatsächlich insoweit notwendig. I rzeczywiście jest to tak daleko konieczne. Denn wie kann ich dem Herrn Jesus dienen, wenn ich nicht bereit bin, da zu sein, wo er ist? Bo jak mogę służyć Panu Jezusowi, jeśli nie mogę, jeśli nie chcę, czy nie będę w tym, w czym On jest?
Darf ich dich fragen, bist du getauft? Czy mogę zapytać, jesteś ochrzczony lub ochrzczona? Was hindert dich, getauft zu werden? Co stoi na przeszkodzie, byś się ochrzcił lub ochrzciła? Meinst du müsstest noch besser werden irgendwie? Czy myślisz, że musisz się jeszcze jakoś poprawić, musisz się polepszyć, być lepszym w jakiś sposób? Dann glaub mir, du wirst nie besser werden. To uwierz mi, nigdy nie poprawisz się ani nie będziesz lepszym. Keiner von uns wird besser. Żaden z nas nie będzie lepszy. Das Fleisch, das heißt die in uns wohnende Sünde, wird ewig, also wird solange wir hier auf der Erde sind, verdorben bleiben. Ciało, tak długo jak tutaj będziemy żyć na tej ziemi, będzie zawsze stracone i zgubione. Die kann nicht besser werden. Ciało nie może być lepsze. Und das neue Leben, was wir geschenkt bekommen haben, ist vollkommen. A nowe życie, które otrzymaliśmy w darze, jest doskonałe. Was soll da besser werden? Co ma być lepszego? Natürlich, wir sollen geistlich wachsen. Oczywiście, duchowo mamy wzrastać. Wir sollen entschieden unser Leben mit dem Herrn Jesus führen. Mamy zdecydowanie prowadzić nasze życie z Panem Jezusem. Aber bei der Taufe findest du diese Voraussetzung nicht. Ale jeśli chodzi o chrzest, to nie ma tych warunków. Der Kämmerer wurde sofort getauft, Apostelgeschichte 8. Ten eunuch królowej Kandaki był natychmiast ochrzczony w Dziejach Apostolskich 8 rozdział. Paulus hat auch nicht bewiesen, dass er treu war. Paweł również nie dowiódł tego, że jest wiernym. Und dieser Gefängniswärter wurde auch sofort in der gleichen Nacht getauft. I ten strażnik więzienny też był w tej samej nocy ochrzczony. Entscheidend ist, dass du bereit sein möchtest, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Decydującą rzeczą i sprawą jest to, że ty chcesz podążać za Panem Jezusem, być gotowym służyć Mu. Aber warum hast du dich bekehrt, wenn nicht dafür? A po co się nawróciłeś, jeśli nie dlatego? Also frage ich noch einmal. A więc pytam jeszcze raz. Bist du getauft? Czy jesteś ochrzczony lub ochrzczona? Was behindert dich daran? Co ci, jaka jest przeszkoda dla ciebie? Wenn du meinst, du könntest ohne die Taufe dein eigenes Leben führen. Jeśli myślisz, że bez chrztu możesz prowadzić własne życie, to jest to przeciwstawne do tego, co ty wyznałeś w swoim nawróceniu. To nie jest żadna alternatywa dla naszego życia. Ich gebe zu, dass die Hauptverantwortung bei der Taufe nicht auf dir liegt, der du getauft wirst, sondern auf uns, die wir taufen. Ja myślę, że odpowiedzialność, jeśli chodzi o chrzest, nie leży na tobie, lecz na tych, którzy ciebie chrzczą. Und dass im Wesentlichen wir aufgefordert werden zu taufen, wie Petrus das in Apostelgeschichte 10. I to nawet my jesteśmy wzywani do tego, byśmy chrzcili, jak to mówi apostoł Piotr. Und doch, wenn du dich zu dem Herrn Jesus bekehrt hast, dann kannst du genauso wie dieser Kämmerer sagen, was hindert mich. A jednak, jeśli ty przyznasz się do Pana Jezusa, wyznasz, że On jest twoim Zbawicielem, to możesz powiedzieć, jak ten eunuch, cóż stoi na przeszkodzie, bym był ochrzczony. Damit haben wir zwei, eine grundsätzliche Voraussetzung und ich will mal sagen, eine zweite, ein Begleitumstand, der zu dem Dienst eines Gläubigen gehört. Także mamy dwa warunki i dodatkowy taki taką okoliczność, która jest z tym związana. Gibt es sonst noch einen Punkt, der von Bedeutung ist in Verbindung mit einem Dienst? Czy jest jeszcze jakiś punkt związany ze służbą? Sollte nicht so ganz schwer fallen in Verbindung mit Bekehrung und Taufe. To nie jest takie trudne chyba w związku z chrztem i z nawróceniem i chrztem. Brüder, was ist? Bracia, co jest? Nicht dem Welt nachfolgen. Ja, also das Herz ist der Herzenszustand spielt eine Rolle, wenn es um den Dienst für den Herrn geht. Tak, stan naszego serca odgrywa rolę, jeśli chodzi o
jeśli chodzi o tę kwestię. Unbedingt. Wie kann ich dem Herrn Jesus dienen, wenn in meinem Herzen die Welt Platz genommen hat? W ogóle, jak mogę służyć Panu Jezusowi, jeśli w moim sercu główne miejsce zajmuje świat? Fällt euch dazu ein Vers ein aus dem Neuen Testament? Czy macie na myśli jakiś wiersz w Nowym Testamencie? Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Genau, Römer 12. Rzymian 12. Lies mal die ersten zwei Verse. Pierwszy i drugi wiersz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Beide Seiten von Römer 12, Vers 1 und 2 gehören zusammen. Te dwie rzeczy tutaj z tych wierszy pierwszego i drugiego są ze sobą związane. Ich kann mein Leben nur dann als ein Opfer für Gott, als Dienst für ihn führen. Mogę prowadzić moje życie jako ofiarę dla Boga tylko wtedy, wenn ich auf der anderen Seite die Welt aus meinem Leben rauslasse. Tylko wtedy, gdy z drugiej strony świat wyrzucę z mojego serca. Und denkt bitte bei Welt nicht nur an Orte. Jeśli chodzi o świat, to nie myślcie tylko, że są to miejsca. Es geht um die Haltung meines Herzens. Tu chodzi o nastawienie mojego serca. Um das Streben meines Lebens. O dążenia w moim życiu. Und die Art, wie ich denke. I sposób, w jaki myślę. Wisst ihr, wenn man im Beruf steht und vielleicht manche Ausbildung, Weiterbildung oder hier im Studium steht, vielleicht Ausbildung? Wiecie, gdy się pracuje albo studiuje, dann lernt man zu denken und zu organisieren, wie die Welt das tut. To uczy się myśleć i uczy się organizować tak, jak czyni to ten świat. Und das ist diese Gefahr hier, warum Paulus sagt, wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung eures Sinnes. I to jest to niebezpieczeństwo, przed którym ostrzega nas Paweł, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Ein weltlicher Sinn ist eine Denkart, wie die Welt sie hat. Światowe myślenie to jest myślenie w ten sposób, w jaki to czyni świat. Nebenbei, diese ersten beiden Verse in Römer 12 zeigen uns eine gute Definition, was es heißt, abgesondert von dieser Welt zu sein. Tak na poboczem, to te dwa wiersze pokazują nam, co to znaczy być odłączonym od tego świata. Das hat nämlich zwei Seiten. To ma mianowicie dwie strony. Absonderung heißt, dass ich mich zu etwas hin so absondere. Odłączonym to znaczy, że ja się odłączam do czegoś albo dla czegoś. Das ist hier Vers 1. To jest wiersz pierwszy. Nämlich zu Gott mein Leben opfere. A więc ofiaruję swoje życie Bogu, więc odłączam się dla Boga. Und das zweite ist, dass ich mich von etwas trenne. A druga rzecz to jest, odłączam się od czegoś, oddzielam się, odgradzam. Und das ist hier die Welt eben. A to jest na myśli tutaj świat. Also, wie wir gesehen haben, ich kann dem Herrn Jesus nur dienen in der Versammlung, wenn ich die Welt aus meinem Leben heraustreibe. A więc widzimy tutaj, że mogę Panu służyć w zgromadzeniu tylko wtedy, gdy usunę świat z mojego serca. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, aber wenn ihr das Buch der Richter euch anschaut, da ist genau das Problem. Nie mamy czasu, by dalej się tym zajmować, ale jeśli sobie przeczytacie Księgę Sędziów, to tam jest właśnie ten problem dobitnie przedstawiony. Zuerst trieben die Israeliten die Kanaaniter nicht mehr aus. Najpierw Izraelici nie wypędzili całkowicie Kanaanejczyków z tych ziem. Dann wohnten die Kanaaniter unter den Israeliten. Następnie Kanaanejczycy mieszkali pośród ludu izraelskiego. Dann wohnten die Israeliten inmitten der Kanaaniter. Kolejnym etapem było, że Izraelici mieszkali pośród Kanaanejczyków. Dann wurden die Israeliten versklavt von den Kanaanitern.
To następnie oni, Izraelici, byli zniewoleni, czy byli sługami Kananejczyków. Und zu guter Letzt wurden Israeliten vertrieben aus ihrem eigenen Land. I następnie zostali wypędzeni z własnego, czy uprowadzeni ze swojego kraju. Und das alles? Wypędzeni ze swojego kraju. Und das alles nicht über das ganze Buch hinweg? I to całe, ta cała rzecz nie dzieje się przez całą księgę. Sondern diese Entwicklung findest du schon im ersten Kapitel komplett vorgestellt. Ten rozwój taki znajdujesz już w pierwszym rozdziale tej księgi. Gut. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist die Teilnahme am Brotbrechen, am Gedächtnismahl. Jeszcze jeden bardzo ważny dla mnie punkt jest, by brać udział w obchodzeniu pamiątki śmierci Pana. Ich sage nicht, dass das eine absolute Voraussetzung ist, in der Versammlung zu dienen. Nie mówię, że jest to absolutnie konieczny punkt w służbie zgromadzenia. Aber ich sage, dass es unbedingt dazugehört. Ale mówię, że to koniecznie do tego należy. Warum? Dlaczego? An wen ist der Dienst beim Brotbrechen gerichtet? Do kogo jest skierowana służba przy łamaniu chleba? Wem dienen wir? Komu służymy? Beim Brotbrechen. I jeśli łamiemy chleb, to komu służymy? Dem Herrn. Dem Herrn, Gott, genau. Panu Bogu. Das heißt nach oben. To znaczy wzwyż, do góry. Wenn wir über Dienst reden, jeśli mówimy o służbie, wem dienen wir, was meinen wir, wem wir da dienen? Jeśli mówimy, komu służymy, to co mamy na myśli, że komu służymy? Abgesehen mal davon, dass wir natürlich dann abhängig sein müssen von dem Herrn. Aber wer ist der Nutznießer unseres Dienstes? Oczywiście pomijając to, że mamy być zależni, ale kto czerpie korzyść z tej naszej służby? Vater, der seinen Sohn gesandt hat. Wir sollen Herrn Jesus Gott vorstellen. Ja, genau, wem stellen wir den Herrn Jesus? Wem stellen wir Gott vor? Komu przedstawiamy Pana Jezusa? Dem Gott. Wenn es um das Brotbrechen geht, dann sprechen wir zu Gott, zu dem Vater und zu dem Herrn Jesus. Jeśli chodzi o łamanie chleba, to mówimy do Boga i do Pana Jezusa. Aber wenn wir von einem Dienst im Allgemeinen sprechen. Ale jeśli mówimy o służbie ogólnie. Brüdern und Schwestern. Brüdern und Schwestern, wem noch? Komu jeszcze? Wir sind ein Zeugnis für die Welt. Menschen gegenüber, genau. Innym ludziom, dokładnie tak. So, wir haben also zwei Arten von Diensten. Einer geht nach oben, einer geht zur Seite oder nach unten. A więc mamy tutaj dwie służby. Jedna z nich skierowana jest do góry, czyli Bogu, a druga w poziomie czy na dół do ludzi. Welcher kommt zuerst? Która jest najpierw? Natürlich der nach oben. Oczywiście ta Bogu, czyli ta do góry. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr die Frage des Brotbrechens nicht bis irgendwo hinausschiebt. To znaczy, że jest to bardzo ważne, byście tego pytania dotyczącego łamania chleba nie przesuwali w jakiś tam nieokreślony czas. Natürlich gibt es für die Teilnahme am Brotbrechen Voraussetzungen, die es bei der Taufe so erstmal nicht gibt. Oczywiście, jeśli chodzi o łamanie chleba, to są pewne warunki, których nie ma na przykład jeśli chodzi o chrzest. Natürlich ist das Brotbrechen eine Sache der Versammlung, während die Taufe eine persönliche Sache ist. Oczywiście łamanie chleba jest rzeczą zgromadzenia, a natomiast chrzest jest osobistą rzeczą. Aber wer sich bekehrt und wer sich auf die Seite des Herrn Jesus stellt durch die Taufe? Ale kto się nawróci i kto wyznaje, że stoi po stronie Pana Jezusa przez chrzest? Der wird doch in seinem Leben nichts zulassen, was im Widerspruch steht zum Brotbrechen. To ten ktoś nie dopuści w swoim życiu rzeczy, które by były
albo sprzeciwiały się temu, by łamał chleb. Und glaube nicht, dass du ein Leben führen kannst nach deinen Vorstellungen, nur weil du nicht am Brotbrechen teilnimmst. I nie myśl sobie, że możesz sobie prowadzić, że możesz prowadzić swoje życie według własnego widzimisię tylko dlatego, że nie bierzesz udziału w łamaniu chleba. Ich sage nur ein Beispiel aus 1. Korinther 5. Tylko jeden przykład z 1. Koryntian 5. Da steht nicht, derjenige, der am Brotbrechen teilnimmt und in Hurerei lebt. Tam nie jest napisane ktoś, kto bierze udział w łamaniu chleba i żyje we wszeteczeństwie, musi być wyłączony, lecz tam jest napisane ktoś, kto jest nazywany bratem. To jest pismo na myśli tego, kto wyznał, że należy do Pana Jezusa, czyli każdego, kto wyznał to. Deshalb meine Frage, was hindert dich, den Wunsch zu äußern, am Brotbrechen teilzunehmen? Dlatego moje pytanie, co przeszkadza ci, by wyrażać to życzenie, że chcesz łamać chleb? Natürlich wünschen wir, dass du ein gewisses Verständnis hast, was es bedeutet. Oczywiście życzymy sobie, byś miał pewnego rodzaju zrozumienie, co to oznacza. Nicht nur an den Herrn Jesus zu denken, Gedächtnis mal. Nie tylko by myśleć o Panu Jezusie, o jego łamaniu chleba, służbie łamania chleba, sondern auch was dieser eine Leib, das eine Brot für eine Bedeutung hat. Ale także by rozmyślać o tym, co za znaczenie ma to jedno ciało, ten jeden chleb. Was es bedeutet, die Einheit des Geistes im Band des Friedens, Epheser 3, zu bewahren. Co oznacza z Efezjan 3 jedność ducha w związce pokoju. Aber als ich mich als ich den Wunsch geäußert habe, am Brotbrechen teilzunehmen. Gdy ja wyraziłem to życzenie, by łamać chleb. Ich war 18 damals. Miałem 18 lat. Oder meine Frau. Czy też moja żona. Sie war 16. Miała 16. Da haben wir nicht verstanden. Jedenfalls nicht in dem wirklichen Ausmaß, was das bedeutet. Nie rozumieliśmy tego do końca. W każdym razie nie w takim wymiarze, co to naprawdę oznacza. Der Herr sucht ein Herz, was ihm gehorchen möchte. Pan szuka serca, które chce mu być posłuszne. Er sucht solche Gläubige, die bereit sind, sein Wort zu verwirklichen und darin zu lesen. On szuka takich wierzących, którzy chcą mu być posłuszni w jego słowie i czytać je. Und dann freuen sich die Geschwister, wenn auch du am Brotbrechen teilnehmen möchtest. I wtedy wierzący też się będą cieszyli, jeśli będziesz chciał brać udział w łamaniu chleba. Damit haben wir so ein paar grundsätzliche Dinge besprochen, die eine gewisse Voraussetzung zum Dienst sind. Jetzt möchte ich noch gerne zwei ganz praktische Punkte. Chciałbym, omówiliśmy już kilka rzeczy i jeszcze chciałbym przejść do dwóch takich praktycznych punktów. Einen haben wir gesehen, dass man nicht weltförmig leben darf. Jedną już widzieliśmy, że nie można żyć według modły tego świata. Das passt einfach nicht zu einem Dienst für den Herrn Jesus. To po prostu nie pasuje do służby dla Pana. Aber was ist eine weitere praktische Voraussetzung, um einen solchen Dienst tun zu können? Ale jaki jest jeszcze drugi praktyczny warunek, by móc pełnić tę służbę? Was erwartet der Herr von uns in unserem täglichen Leben? Czego oczekuje Pan od nas w naszym codziennym życiu? Sich mit seiner Person zu beschäftigen, nicht nur auf der Versammlung, sondern täglich. Genau. Wie können wir das tun? Dokładnie. W jaki sposób możemy to czynić? Durch Lesen des Wortes genau. Und Gebet. Genau. Das sind die beiden Punkte, über die ich kurz mit euch nachdenken möchte. To są te właśnie dwa punkty, o których chciałbym z wami krótko porozmawiać. Warum muss ich das Wort Gottes lesen, um einen Dienst tun zu können? Dlaczego muszę czytać słowo, by móc czynić służbę dla Pana? Ich muss dann bekomme ich Kraft zu dieser Dienst und dass ich verstehe, dass ich seinen Willen verstehe. Genau.
Ich muss doch einen Auftrag bekommen. Więc muszę mieć jakieś zadanie, dostać jakieś zadanie. Wo kommt er denn her? Skąd to zadanie przyjdzie, czy dostanę je? Der kommt ja nicht aus dem Nichts heraus. To zadanie nie pojawi się tak znikąd. Wenn ich den Willen des Herrn erkennen will, jeśli chcę rozpoznać wolę Pana, dann liegt er zunächst mal in dem Wort Gottes verborgen. To ta wola jest ukryta najpierw w Słowie Bożym. Natürlich wirst du in dem Wort Gottes nicht jetzt finden, geh bitte heute zu der oder der Schwester oder zu dem und dem Bruder. Oczywiście nie znajdziesz w Słowie Bożym napisane idź dzisiaj do tej siostry albo do jakiegoś tam brata. Dafür benutzt der Herr dann darüber hinausgehende Instrumente. Do tego Pan używa wynikających z tego innych instrumentów. Vielleicht ein Kalender? Być może kalendarza. Vielleicht ein Wort sonntagnachmittags oder in der zweiten Stunde hier. Może jakieś słowo w niedzielę po południu. Vielleicht ein Telefonanruf. Może jakiś telefon, ktoś zadzwoni. Oder vielleicht auch einfach, dass dir das auf einmal in deinem Gedächtnis, in deinem Herzen wichtig wird. Albo wpadnie to w twoje myśli i będzie to dla ciebie bardzo ważne. Aber vielleicht möchte der Herr, dass du dich an Gläubige richtest. Ale może Pan chce, byś się zwrócił do wierzących? Oder an Ungläubige. Albo do niewierzących? Du musst wissen, mit was für Worten kann ich zu ihnen gehen? Ty musisz wiedzieć, z jakimi słowami mogę wyjść do nich. Und wo finden wir das? A gdzie to znajdziemy? Im Wort Gottes. W Słowie Bożym. Das müssen wir lernen. Lesen und lernen. Tego musimy się nauczyć i czytać to słowo. Ich habe einige Kinder. Mam kilkoro dzieci. Wodurch lernen sie meine Gedanken kennen? Przez co one nauczą się poznawać moje myśli? Dadurch, dass sie mir zuhören. Przez to, że będą mnie słuchały. A przez co ja nauczę się Bożych myśli, poznam je. Przez to, że będę Jego słuchał. A gdzie usłyszę Jego słowo, Jego głos? W Słowie Bożym. I oczywiście też w zgromadzeniach, w czasie zgromadzeń i tak dalej. Das ist also im Wesentlichen den Willen Gottes zu erkennen. Dann hattest du gerade noch gesagt, Kraft zu bekommen. To jest ten pierwszy punkt. Drugim punktem byłoby mieć siłę. Wo bekommen wir besonders Kraft? Gdzie otrzymamy szczególnie tą siłę? W czym? Durch Gebet. Durch Gebet und dadurch, dass wir auf den Herrn Jesus schauen. I przez to, że będziemy patrzeć na Pana Jezusa. Dass wir auf ihn sehen und zwar denjenigen, der verherrlicht zu Rechten Gottes jetzt ist. Że będziemy patrzeć na niego i tego, który jest teraz uwielbiony po prawicy Bożej. Und dass wir von ihm Kraft erbitten durch Gebet. I że wyprosimy tą siłę od niego przez modlitwę właśnie, albo w modlitwie. Wir brauchen Gebet auch, weil wir in dem Gebet deutlich machen, dass wir von ihm abhängig sind. I potrzebujemy modlitwę także po to, by wyrazić, że jesteśmy od Niego zależni. Mam nadzieję, że jesteś świadomy tej zależności od Niego. Im młodszym się jest, a wy jesteście jeszcze młodsi niż ja, desto mehr meint man selber kriegt ja auch so einiges auf die Reihe. To myśli się wtedy, że samemu też mogę coś zdobyć albo zrozumieć. A my musimy się uczyć i także wy, jako młodzi ludzie, że my sami z siebie to nic nie zdobędziemy, nic nie osiągniemy. Jeszcze krótko chciałbym wrócić do Księgi Sędziów. In diesem Buch der Richter benutzt Gott im Wesentlichen sechs oder sieben Richter im Verlauf der Zeit. W tej księdze Bóg używa sześciu albo siedmiu sędziów w czasie, gdy ta księga opisuje ten czas. Und das Kennzeichen jedes einzelnen Richters ist. I cechą charakterystyczną każdego z tych sędziów jest Schwachheit. Słabość. Das fängt bei Othniel an. To zaczyna się u Othniela. Er war der Sohn des jüngeren Bruders von Kaleb. On był synem młodszego brata Kaleba. Vielleicht sehen wir das, die wir jünger sind als andere, nicht so gerne ein. Może my tego nie chcemy tak chętnie uznawać, my, którzy jesteśmy młodsi. Dass es eine gewisse Schwachheit ist. Że to jest pewnego rodzaju słabością. Sei es in der eigenen Familie. Czy to we własnej rodzinie. Oder unter den Geschwistern. Czy pośród wierzących. Aber das ist Schwachheit. Ale to jest słabość. Du hast die Erfahrung noch nicht, die ein älterer hat. Nie masz takich doświadczeń, które ma ktoś starszy. Der zweite Richter war Ehud. Drugim sędzią był Ehud. Der war Linkshänder.
On był leworęcznym. Gut, für uns heute ist das natürlich keine Schwachheit mehr. Oczywiście dla nas w dzisiejszych czasach to nie jest żadna słabość. Aber damals war es doch ein Hinweis, ein Symbol von Schwachheit. Ale w tamtych czasach było to symbol, pewnego rodzaju symbolem słabości. Interessanterweise war er Benjaminiter. Ciekawą rzeczą jest, że on był Benjaminitą. Benjamin heißt Sohn der Rechten. A Benjamin oznacza syn prawego czy prawości. Unsere Stellung ist vollkommen. Nasze stanowisko jest doskonałe. Und doch sind wir in dieser vollkommenen Stellung schwache. A jednak w tym doskonałym stanowisku jesteśmy słabi. Die das Schwert mit links führen. Die das Schwert mit der linken Hand führen. Jako ci, którzy ten miecz w lewej ręce niosą. Dann hast du Shamgar als Richter, Shamgar. Letzter Vers, Richter 3. Sędziów, trzeci rozdział, ostatni wiersz. Po nim nastał Shamgar. Dieser Mann hatte eine enorme Waffe. Ten człowiek miał szczególnego rodzaju broń. Das war ein Rinderstachel. Oścień na woły on miał. Hast du jemals einen Krieger gesehen mit einem Rinderstachel? Widziałeś kiedyś wojownika z takim narzędziem? Aber damit hat er 600 Philister niedergestreckt. Ale tym właśnie narzędziem pokonał, czy zabił 600 Filistynów. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir schwach sind und dass wir mit den Instrumenten, mit den Fähigkeiten, die wir haben, keinen Dienst tun können. My musimy być świadomi, że jesteśmy słabi i tymi instrumentami, czy tymi narzędziami, które posiadamy, nie potrafimy. Dass wir mit den Fähigkeiten und den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, keinen Dienst tun können. Że tymi narzędziami, które mamy, nie, czy które mamy do dyspozycji, nie jesteśmy w stanie pełnić służby. Es gab nur einen Richter, der war nicht schwach. Był jeszcze jeden sędzia, który nie był słaby. Und das war der schwächste der Richter. I to był najsłabszy z nich. Das war Simson. To był Samson. Das war ein Mann, der war stark durch die Nazireerschaft, die er seinen Eltern verdankte, sozusagen. Był to człowiek, który był silny przez bycie Nazarejczykiem i zawdzięczał to swoim rodzicom. Aber weil er auf seine eigene Stärke vertraut hat. Ale ponieważ on zaufał własnej sile, war er der Retter Israels, der Selbstrettung nötig hatte. Był ratownikiem Izraela, ale on sam potrzebował ratunku. Ich komme zurück zu Timotheus. Das war unser Ausgangspunkt. Wrócę do Tymoteusza, był to nasz punkt wyjścia. Da sehen wir noch eine gewisse Voraussetzung für einen Dienst. Jedenfalls einen Dienst in der Öffentlichkeit. Tam mamy jeszcze jeden warunek do naszej służby, w każdym razie do naszej służby jawnej. Was war das für eine Voraussetzung? Jaki był warunek u niego? Nie słyszę. Der hatte ein Zeugnis von der Versammlung. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Versammlungen von den Geschwistern, ganz genau. Dokładnie, miał bardzo dobre świadectwo wydane przez zgromadzenie. Ihr seid noch jung. Wy jesteście jeszcze młodzi. Und vielleicht glaubt ihr, i być może wierzycie, dass euch die Geschwister gar nicht so gut beurteilen können. Że was wierzący nie mogą tak dobrze ocenić. Es ist etwas ungemein Wichtiges, sich das Vertrauen der Geschwister zu erwerben. Jest to coś bardzo ważnego, by sobie zdobyć to zaufanie wierzących. Was uns als Ältere, etwas ältere oder viel ältere betrifft, so müssen wir eine Brücke des Vertrauens bauen. To, co dotyczy nas, starszych, to jest, że musimy sobie zbudować taki most zaufania. Aber ihr habt die Verantwortung, Vertrauen zu erwerben. Ale wy macie, waszym zadaniem jest, by zdobyć to zaufanie. Wie könnt ihr Vertrauen von den Geschwistern erwerben? W jaki sposób możecie zdobyć to zaufanie wierzących? Warum hat
hatte Timotheus ein gutes Zeugnis? Dlaczego Tymoteusz miał dobre świadectwo? Wir können nicht davon ausgehen, dass der bis zu diesem Zeitpunkt gepredigt hat da. Nie możemy wnioskować z tego, że on w tym czasie głosił w zgromadzeniu. Aber er hatte ein gutes Zeugnis. Ale mimo to miał dobre świadectwo. Wodurch? Przez co? Timotheus suchte nicht seines. Genau. Philippa. Er hat sich gekümmert um die Gläubigen. Genau. Paulus sagt einmal in Philippa 2, dass er keinen Gleichgesinnten hatte wie Timotheus, der nicht um sein eigenes Wohl, sondern das Wohl der Geschwister, der Versammlung besorgt war. Paweł powiedział kiedyś o nim w Filipian, drugi rozdział, że nie znalazł takiego drugiego, tak usposobionego, który by nie troszczył się zupełnie o siebie, tylko miał miał troskę o innych. Timotheus war da, wenn Hilfe gebraucht wurde an den Orten in Derbe, Lystra und so weiter. Gdy była potrzebna pomoc, to Tymoteusz był zawsze do dyspozycji i zawsze na miejscu. Der hatte nicht nur in Mikow sozusagen ein gutes Zeugnis, sondern in der Region. On nie tylko na dzisiejszy czas to przenosząc miał w Mikołowie dobre świadectwo, ale w całym regionie. Der hat sich nicht nur am eigenen Ort um die Geschwister gekümmert, sondern darüber hinaus. On nie troszczył się tylko o wierzących w jednym miejscu, ale w całym okręgu. Du erwirbst dir Vertrauen nicht durch große Dienste, die gesehen werden. Ty zdobywasz zaufanie nie przez wielkie służby, które ty pełnisz tak jawnie, które wszyscy mogą zobaczyć. Vielleicht können wir damit einen gewissen Eindruck erwecken, ja. Może oczekujemy, że zrobimy jakieś szczególne wrażenie. Aber Vertrauen erwirbst du dir, indem du bereit bist, die Drecksarbeit zu tun. Ale zaufanie zdobywasz wtedy, gdy jesteś gotowy czynić tak zwaną brudną robotę. Das, wozu kein anderer bereit ist, das zu tun, das erwirbt Vertrauen. Czynić to, czego nie chce nikt inny. Nikt się nie kwapi, by to uczynić. To tym właśnie zdobywamy nasze zaufanie. Dazu gehört natürlich auch. Do tego należy także, dass du den älteren mit respekt entgegenkommst. Że wobec starszych czujesz respekt. Dass du nicht so, dass du nicht über ältere sagst, die haben ja keine Ahnung, was heute im Leben los ist. Na przykład, że nie powiesz o starszych: ach, oni nie mają pojęcia, co się w dzisiejszym świecie dzieje. Vielleicht ist es ja sogar so. Być może tak jest. Aber wenn du so über ältere redest, ale jeśli ty tak mówisz o starszych, glauben mir, das wird man dir ansehen. Wierz mi, to będzie widoczne. Das werden ältere spüren, wie du mit ihnen umgehst. To ci starsi odczują, w jaki sposób ty się z nimi obchodzisz. Vertrauen erwirbst du dir, indem du für andere betest. Zaufanie zdobywasz, gdy będziesz się za innych modlił. Das hat vielleicht nie einer gehört. Być może nikt tego nie słyszał. Weil du das nur bei dir in deinem Zimmer tust. Ponieważ czynisz to tylko w swoim pokoju. Aber wenn du für jemanden betest, dann wirst du nicht schlecht über ihn reden. Ale jeśli o kogoś się modlisz, to na pewno nie powiesz o nim nic złego. Und dann wirst du mal nach seinem Wohlergehen fragen. I zapytasz, jak się czuje. Oder nach ihrem Wohlergehen der älteren Schwester. Albo jak się czuje jakaś starsza siostra. Und er wird sie spüren, dass da jemand ist, oder er wird spüren, dass da jemand ist, der sich interessiert für die Dinge des Herrn. I wtedy ona, ta starsza siostra, czy ten brat jakiś, oni to odczują, że jest ktoś, kto się troszczy o rzeczy pańskie. Für seine Versammlung. O jego zgromadzenie. Was meint ihr, was Timotheus da am Anfang für einen Dienst getan hat, als er mit Paulus unterwegs war? Jak myślicie, jaką Tymoteusz pełnił służbę, gdy był wtedy na samym początku, gdy szedł z Pawłem? Ja diente Paulus. Und wie stellst du dir das praktisch vor? Praktycznie w jaki sposób to sobie wyobrażasz? Also nicht nur in den geistlichen Dingen. Ja. Wir würden heute vielleicht sagen, der war auch ein Kofferträger. Dzisiaj może byśmy to nazwali, był tym, który nosił za nim bagaże. Der war bereit, einfache Dienste für Paulus zu tun. On był gotów, by takie proste czynności czynić dla Pawła. Dass das dabei nicht geblieben ist, wissen wir ganz klar.
Wiemy, że to nie na tym, że nie tylko na tym się skończyło, jest to dla nas jasne. Paulus spricht in seinen Briefen an Timotheus davon, dass er offensichtlich Evangelist, Lehrer und Hirte war. Paweł w swoich listach mówi o Tymoteuszu, że on był ewangelistą, nauczycielem i pasterzem. Es gibt wohl kaum nach dieser Zeit noch Diener, die einen solch umfassenden Dienst haben in jeder Hinsicht. Po tym czasie praktycznie nie było takich sług, którzy by mieli tak szeroką służbę jak Tymoteusz. Aber so einfach fing das an. Ale od takich prostych rzeczy to się zaczęło. Ihr kennt den Stephanus. Znacie Szczepana. Der in Apostelgeschichte 7 diese grandiose Rede gehalten hat. Który w Dziejach Apostolskich 7 rozdział przemawiał tą jego mowę. Wisst ihr, wie sein Dienst anfing? Wiecie, jak jego służba się zaczęła? Witwen. Genau, Apostelgeschichte 6. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. Da gab es dieses Murren der Hellenisten, Vers 1. W pierwszym wierszu byli ci Helleniści. Und dann ging es darum, in Vers 2 am Ende, dass jemand die Tische bedienen sollte. I koniec drugiego wiersza, że ktoś miał usługiwać przy stołach. Das heißt, da ging es um rein äußerliche Aufgaben. To znaczy, że chodzi tutaj o czysto zewnętrzne zadania. Das heißt, Geld. To znaczy o pieniądze. Nahrung. Pożywienie. Und Kleidung. I ubranie. Dafür sorgten eine Reihe von Leuten dann. O te rzeczy troszczyła się pewna grupa ludzi. Und der erste, der genannt wurde in Vers 5, ist Stephanus. I pierwszym, który jest tutaj wymieniony, jest Szczepan. Ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Mąż pełen wiary i Ducha Świętego. Für so einen banalen Dienst braucht man Glauben und Heiligen Geist? Czy dla takiej banalnej służby potrzeba wiary i Ducha Świętego? Unbedingt. Koniecznie. Wenn ihr die Voraussetzungen in 1. Timotheus 3 euch anschaut, gdy sobie zobaczycie ten warunek w 1. Tymoteusza 3, die für den Diakonendienst genannt werden, gdzie oni są nazwani jako służba diakonów, das ist auch im Wesentlichen die finanzielle Verteilung der Gaben, to jest też finansowa rozdzielanie darów, czyli pieniędzy. Das, was wir vielleicht jedenfalls in Deutsch Küsterdienst für so einen Versammlungsraum nennen. To, co byśmy nazwali für die äußeren Bedürfnisse. Służbą dla potrzeb zgromadzenia. Und die Voraussetzungen für einen solchen Diener sind immens hoch. I warunki, by pełnić taką służbę, są bardzo wygórowane i wymagające. Denken wir nicht so niedrig von den äußerlichen Diensten für die Geschwister, für die Versammlung. Nie uważajmy, że te zewnętrzne służby dla zgromadzenia, które są wykonywane, że one są od takie sobie, takie nieważne, czy takie niskie, małe. Da gibt es Geschwister, die putzen den Raum. Są wierzący, którzy myją salę. Ein wunderbarer Dienst. Cudowna służba. In der Versammlung. W zgromadzeniu. Für die Versammlung. I dla zgromadzenia. Hast du da mal mitgeholfen? Czy pomagałeś kiedyś? Damit fängt ein Dienst an. W tym się zaczyna właśnie służba. Stephanus hat so angefangen. Zaczynał tak właśnie Szczepan. Und wer wurde als zweiter genannt? A kto jest nazwany jako drugi? Philippus. Filip. Woher kennen wir den? Skąd znamy jego? Als einen großartigen Evangelisten. Był wielkim ewangelistą. Wie hat er angefangen? Jak zaczynał? Tische bedienen. Tak samo usługiwał przy stołach. Brot und Kelch fertig zu machen für die Geschwister. Na przykład przygotowywał kielich i chleb dla wierzących. Einen Bruder oder eine Schwester, die nicht mit dem Auto unterwegs ist, abzuholen. Przywieźć brata czy siostrę, którzy nie mogą jeździć już samochodem, czy prowadzić samochodu, albo nie mają. Einmal eine Fahrt zu machen für jemanden. Das ist ein Dienst, den ihr, wenn ihr einen Führerschein habt, zawieźć kogoś gdzieś, to jest, jeśli macie prawo jazdy, to jest właśnie taka służba, którą możecie wypełnić. Wir sollten nie nach hohen Diensten streben. Nigdy nie powinniśmy dążyć do takich wielkich służb. Die Gefahr ist immer bei uns da. Niebezpieczeństwo u nas jest zawsze. Jeder von uns möchte gerne gesehen werden. Każdy z nas chciałby być widoczny. Und das ist die größte Gefahr für unser Fleisch. I to jest największe niebezpieczeństwo dla naszego ciała. Unser Fleisch möchte sich groß rühmen. Nasze ciało chce się chwalić.
Und sei sicher, dein Fleisch ist genauso wenig wie meins jemals zufrieden mit der Anerkennung, die es bekommt. I bądź pewny, że twoje ciało będzie tak samo mało zadowolone jak i moje z uznania kogoś. Und wenn wir die begabtesten Diener des Herrn wären, gdybyśmy byli najbardziej obdarowanymi sługami Pana, dann würde unser Fleisch immer noch neidisch darauf schauen, dass einer in irgendeinem Winkel irgendwie noch etwas besser kann als wir. To nasze ciało nadal byłoby jeszcze w jakimś punkcie zazdrosne, że ktoś coś tam robi lepiej niż my, jest lepszy w tym. Es kommt drauf an, im Kleinen treu zu sein, auch im Dienst. Chodzi o to, by w tym małym być wiernym, i także to się dotyczy służby. Fällt euch da einer ein, der aufgegeben hat? Czy macie na myśli kogoś, kto poddał się? Der hatte auch einen Dienst begonnen. On zaczął służbę. Und hat ihn aber nicht zu Ende geführt. I nie dokończył jej. Markus. Genau, Markus oder Johannes Markus, lesen wir in Apostelgeschichte 13. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, Jan Marek. Das war auch so einer, den ich mal als Kofferträger bezeichnen möchte. To był też taki jeden właśnie, o którym tak powiedział, że był takim tragarzem. Apostelgeschichte 13, Vers 2-3 finden wir, wie der Heilige Geist, und damit machten sich die Geschwister eins in Antiochien, den Apostel Paulus und Barnabas ausgesendet haben. Tutaj widzimy, jak wierzący z Antiochii wysyłają apostoła Pawła i Barnabę. Und dann lesen wir am Ende von Vers 5, sie hatten aber auch Johannes zum Diener. I pod koniec wiersza 5 czytamy, i mieli też Jana jako pomocnika. Das ist irgendwie schon was beeindrucken kann, wenn wir sehen, dass da so ein entschiedener und begabter Diener unterwegs ist, wie Paulus. To już jest coś szczególnego, gdy taki obdarowany sługa jak Paweł udaje się w drogę. Und vielleicht sind wir dann auch solche, die sagen, da will ich mit. I może my też jesteśmy takimi, którzy byś powiedzieli, ach, ja też chcę iść. Wahrscheinlich bei Johannes Markus sogar mit einem aufrichtigen Gewissen. Być może, jeśli chodzi o tego Jana Marka, to i z czystym sumieniem. Aber er hat überschätzt, was das für eine Tätigkeit war. Ale on przecenił, jaka to była czynność. Przecenił tą czynność. Vielleicht hat er gedacht, dass es doch irgendwie was mehr ist, als eben nur die Koffer zu tragen. Być może on myślał, że to jest coś więcej niż tylko noszenie toreb za nimi. Und wenn man enttäuscht ist, a gdy się jest rozczarowanym, dann hat man sich getäuscht. To wtedy się oszukało. Samego siebie się oszukało. Dann hat man sich nämlich über seine Fähigkeiten getäuscht. To wtedy człowiek oszukał siebie samego, jeśli chodzi o jego zdolności. Und vielleicht hat man eine Wunschvorstellung gehabt von der Anerkennung, die man bekommen könnte. I być może miało się jakieś życzenie dotyczące uznania, które chciało się zdobyć. Und dann sehen wir in Vers 13. I następnie w 13 wierszu widzimy: Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. Offenbar war ihm der Dienst zu schwer geworden. Dla niego ta służba była zbyt ciężka. Glauben wir, dass wir einen, wie wir meinen, großen Dienst tun können, wenn wir nicht mal die einfachen Dienste treu zu Ende führen? Myślicie, że będziemy w stanie wypełniać te wielkie służby, jeśli nie będziemy wierni w tych prostych rzeczach? Sei treu in den äußeren Diensten erstmal. Bądźcie wierni najpierw w tych zewnętrznych, prostych służbach. Und dann können wir auch zunehmen an Aufgaben vielleicht. I wtedy być może Pan nam daruje, że będziemy mogli dostawać coraz to większe zadania. Was war der erste Dienst von Samuel? Jaką była pierwsza służba Samuela? Der Knabe Samuel diente im Tempel. Ja, und was hat er da gemacht? Co on tam czynił?
3. Trzeci rozdział 1 Samuela. Er diente dem Herrn vorher. Ja, das hat er getan, aber da wird uns mal eine ganz konkrete Sache genannt, die er gemacht hat. Tam jest, jest jedna konkretna rzecz, którą on czynił. Genau, Vers 15. Er öffnete die Türen des Hauses des Herrn. Das war offensichtlich seine Aufgabe. Dokładnie w tym 15. Wierszu otwierał drzwi domu pańskiego i to było jego zadanie. Banal, einfach, oder? Było to przecież banalne, czyż nie? Und doch so notwendig. A jednak tak konieczne. Wenn er die Tür nicht aufgemacht hätte, gdyby on nie otwierał, otworzył tych drzwi, hätte es der alte Eli tun müssen. Musiałby to czynić ten stary Heli. Oder die bösen Söhne Hofni und Phineas. Albo tych dwóch jego złych synów. Aber Samuel hat das getan. Ale czynił to Samuel. Das waren nur die Türen aufmachen. Tylko otwierał drzwi. Vielleicht öffnest du auch nur jemandem die Türen. Być może i ty otwierasz tylko drzwi. Vielleicht öffnest du nur jemandem die Türen, damit das Evangelium an sein Ohr kommt. Być może ty otwierasz te drzwi, by ta Ewangelia dotarła do czyichś uszu. Aber was für ein wichtiger Dienst. Ale jakże ważna jest to służba. Es ist übrigens interessant, in Kapitel 2, Vers 1, Vers 28 am Schluss. Poza tym jest to interesujące w pierwszym rozdziale 28 wiersz pod koniec. Das erste, was wir von seinem Tun lesen, ist, dass er den Herrn anbetete. Pierwsze, co on uczynił, to jest to, że uwielbili Pana. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch heißt, und er betete dort den Herrn an. Letzter Satz von Kapitel 1. Nee. Was steht da? Und sie beteten oder sie neigten sich vor. Okay. Wahrscheinlich heißt es, und er betete den Herrn an. U nas jest napisane i pokłonili się tam Panu. Być może jest tam właśnie, może, można to tam w innych tłumaczeniach, że on uwielbił Pana. Nämlich der kleine Samuel vor 3, 4, 5 Jahren. Mianowicie ten mały Samuel, który miał 3, 4 czy 5 lat. Ich möchte dir nochmal sagen, du kannst gar nicht früh genug anfangen, den Herrn zu preisen und anzubeten. I chciałbym ci powiedzieć, że nie ma takiej granicy, że zbyt wcześnie zaczniesz służyć Panu. Da gab es mal einen kleinen Jungen, der hatte auch einen großen Dienst getan. Był jeszcze jeden taki mały chłopiec, który czynił poważną służbę. Woran könnte ich denken? O czym mogę myśleć? Herr Jesus, als er 12 war. Ja, gehen wir mal ich habe jetzt an was anderes gedacht, aber gehen wir mal an Lukas 2, wo der Herr Jesus 12 Jahre alt war. Was hat denn der Jesus da gemacht? Myślałem o czymś innym, ale możemy przejść do tego miejsca, Łukasza, drugi rozdział. Co tam Pan Jezus czynił? Also, er sagte, was meines Vaters ist, ich muss darin bestehen oder bleiben. Ja, das ist richtig, das hat er zu seinen Eltern gesagt, aber was hat er denn getan? No, on to powiedział do swoich rodziców, ale co on tam czynił? Zadawał pytanie. Er redete mit den Ältesten und er stellte ihnen Fragen. Genau, er stellte ihnen Fragen. Dokładnie, zadawał pytania. Das ist gar kein so schlechter Dienst. To nie jest zła służba. Fragen zu stellen. Zadawać pytania. Das ist ein Dienst, der dich selber weiterbringt. To jest służba, która popycha cię naprzód. Bei dem Herrn Jesus wollen wir das natürlich mit großer Vorsicht sagen. Jeśli chodzi o Pana Jezusa, to oczywiście z wielką ostrożnością chcemy to wyrażać. Dennoch heißt es in Lukas 2, Vers 52. A jednak w Łukasza 2, 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit. A Jezus przybierał na mądrości. Als der ewige Sohn Gottes war er immer vollkommen weise. Oczywiście jako odwieczny Syn Boży był doskonale mądry.
Aber als Mensch hat zugenommen an Weisheit. Ale jako człowiek jemu przybywało tej mądrości. Aber auf uns gilt das allemal, trifft das allemal zu. Ale jeśli o nas chodzi, to nas to jak najbardziej dotyczy. Durch Fragen lernst du. Jeśli przez pytania uczysz się. Aber andere oftmals auch. Ale i inni też. Durch eine Frage, die mir gestellt wird, bekomme ich oft einen Anstoß, selber über etwas nachzudenken. Przez pytanie, które mnie się stawia, ja sam bardzo często dostaję takiej pobudki, by zająć się tym tematem, zastanowić się nad tym. Ihr, die ihr jüngere Brüder seid, wy, którzy jesteście młodszymi braćmi, und besonders, wenn ihr am Brotbrechen teilnehmt, a szczególnie jeśli bierzecie udział w łamaniu chleba, die gemeinsamen Wortbetrachtungen sind eine gute Gelegenheit, einmal eine Frage zu stellen. Rozważania wspólne są bardzo dobrym miejscem, by postawić pytanie. Nicht irgendeine Frage natürlich. Oczywiście to nie, ma, nie mam na myśli jakiegokolwiek pytania. Und natürlich auch nicht fragen um des Fragens willen. I oczywiście nie tylko pytać, by się pytać. Aber ich hoffe, ihr geht in die Wortbetrachtungen in der Woche, indem ihr den Text vorher mal gelesen habt. Ale ja zakładam, że jeśli idziecie na rozważanie w tygodniu, to znacie tekst. Und dann verfolgt ihr die Wortbetrachtung. I śledzicie rozważanie. Und vielleicht gibt es dann eine Frage, die für euch noch offen steht. I być może jest jeszcze jakieś pytanie, które dla was jest otwartym. Ich habe es immer als eine Bereicherung erlebt, wenn mal eine Frage gestellt worden ist. Dla mnie to zawsze było takim czymś szczególnym, gdy takim orzeźwiającym, gdy było stawiane pytanie. Ich sage nicht, du sollst in einer Stunde 15 Fragen stellen. Nie mam na myśli, że w ciągu jednej godziny masz 15 pytań zadać. Aber vielleicht eine Frage, die dich beschäftigt. Ale być może to jedno pytanie, które cię zajmuje. Ist etwas, was weiterhelfen kann. I będzie to tym, co pomoże w dalszym rozważaniu. Ich komme noch mal zurück auf einen Jungen, den ich meinte. Jeszcze chciałbym wrócić do tego młodzieńca, o którym myślałem. Auch in den Evangelien. Także w Ewangeliach. Dieser, der Brote brachte. Sehr gut, genau. An den habe ich gedacht. Weißt du, wo das steht? Gdzie to jest napisane? Johannes 6. Genau, in Johannes 6. Was hatte der dabei, dieser Knabe? Co on miał ze sobą? Brote, fünf Brote und Fische, zwei Fische. Genau, da lesen wir in Vers 9. Es ist ein Knabe hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. 9. wiersz, Ewangelia Jana, 6. rozdział, 9. wiersz. Pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Kein Jünger hatte Brote dabei mehr. Żaden z uczniów nie miał tych chlebów, ale taki chłopczyk. Wenn ihr das Wort Gottes lest, gdy czytacie Słowo Boże, wenn ihr euch mit der Person des Herrn Jesus beschäftigt, gdy się będziecie zajmowali osobą Pana, dann habt ihr Brote dabei. To macie te chleby właśnie. Und auch Fische. I ryby. Und vielleicht mangelt es, nee, nicht vielleicht, oft mangelt es uns an Nahrung. A być może, a nawet nie być może, a bardzo często brakuje nam pożywienia. Der Dienst in der Versammlung ist nicht in erster Linie und nicht allein ein Dienst in unseren Zusammenkünften. Służba w zgromadzeniu nie jest w pierwszej linii i nie tylko jest tą naszą jedyną służbą w zgromadzeniu. Wann sind wir in der Versammlung? Kiedy jesteśmy w zgromadzeniu? Wenn zwei oder drei in den Namen des Herrn. Dann sind wir versammelt. To wtedy jesteśmy zgromadzeni, czy jesteśmy tym zgromadzeniem, jako zgromadzenie? Und wann sind wir in der Versammlung? Kiedy jesteśmy w zgromadzeniu? Wann sind wir in dem Haus Gottes? Kiedy jesteśmy w domu Bożym? Die Antwort ist immer. Odpowiedź jest zawsze. Wir sind nicht immer als Versammlung versammelt. My nie jesteśmy zawsze zgromadzeni jako zgromadzenie. Aber wenn Paulus an Timotheus schreibt, 1. Timotheus 3, dass du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Ale gdy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w pierwszym liście, 3. rozdział, abyś wiedział, jak się zachowywać w domu Bożym, dann denkt er an unser ganzes Leben. To ma na myśli w tym miejscu całe nasze życie. Da ist man in der Familie zusammen. Jesteśmy z rodziną. Und es wäre so schön,
wenn endlich mal einer Brot und Fisch dabei hätte. I byłoby tak piękne, gdyby ktoś w końcu miał właśnie jakiś chleb i jakąś rybę przy sobie. Und wenn ich den ganzen Tag nur über Auto, Beruf, Kleidung und Musik oder sonst was reden. A jeśli my cały dzień rozmawiamy tylko o jakichś samochodach, muzyce, ubraniach czy czymkolwiek innym? Ein wunderbarer Dienst, Brot und Fisch dabei zu haben. Jest to cudowną służbą, by mieć chleb i rybę przy sobie. Da seid ihr als junge Menschen zusammen. Jesteście jako młodzi ludzie zgromadzeni. Und ihr könnt euch über alles in der Welt unterhalten. I możecie w świecie o wszystkim rozmawiać. Nur wehe einer fängt an, von dem Herrn Jesus oder vom Wort Gottes zu reden. Ale gdy tylko ktoś zacznie rozmawiać o Panu Jezusie albo o Słowie Bożym, da ist auf einmal jede Unterhaltung zu Ende. To kończy to natychmiast wszelką rozmowę. Warum? Dlaczego? Weil uns Diener fehlen. Bo brakuje nam sług. Ich meine junge Leute. Mam na myśli młodych ludzi. Die mal Brote und Fische dabei haben. Którzy mieliby przy sobie chleb i rybę. Ein unglaublich wichtiger Dienst, den ihr für die Versammlung Gottes tun könnt. Jest to niesamowicie ważna służba, którą możecie czynić dla zgromadzenia w świecie. Was war der einfache Dienst von Elisa? Co, jaka była ta prosta służba Elizeusza? Wird einmal von berichtet, so nebenbei fast. Jest to raz o tym wspomniane tak mimochodem prawie. Er goss Wasser auf die Hände des Elia. On polewał wodą ręce Eliasza. Zweite Könige, 1, 2 oder 3. Druga Królewska. Das war zur Erfrischung von Elia, dem älteren Diener. To było ku orzeźwieniu Eliasza, tego starszego sługi. Glaubt nicht, dass ältere Geschwister und Diener des Herrn nicht einmal eine Ermunterung nötig haben. Nie myśl sobie, że starsi wierzący nie potrzebują jakiegoś posilenia. Ein wunderbarer Dienst, den ihr als jüngere tun könnt. Jest to cudowna służba, którą możecie wykonywać jako młodzi. Vielleicht einfach mal eine Frage, wie es geht, ob man besuchen kann. Być może jakieś pytanie, czy możemy odwiedzić? Vielleicht mal eine auch mit unseren modernen technischen Mitteln eine E-Mail, wo man eben einfach mal etwas aus dem eigenen Leben mitteilt oder ihr. Albo dzisiejsze, wykorzystując nowe środki przekazu, napisać mail do kogoś, jak mu, co u niego słychać. Wir müssen ja jetzt zum Schluss kommen, wir sind ja schon weit über die Zeit. Ich möchte noch eine Person mit einem Dienst einmal hervorstellen. Musimy już kończyć z powodu czasu. Jeszcze jedną osobę chciałbym przedstawić. Habt ihr schon mal was von Tychikus gehört? Słyszeliście już coś o Tychikusie? Was war der herausragende Dienst von Tychikus? Jaką była ta jego wspaniała służba? Der war sicher kein Jugendlicher mehr, ist mir klar. Jasne, on nie był młodzieńcem. Tychikus, wo finden wir den? Gdzie go znajdziemy? Keiner? Zweite Timotheus. Ja, zweite Timotheus. 4, Vers 12. 4, 12. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Tychikusa posłałem do Efezu. Vorher finden wir zum Beispiel in Kolosser 4 finden wir auch diesen Tychikus. Wcześniej na przykład w Kolosan 4, 7. Vers 7. Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa i współsługa w Panu.
Tychikus große Aufgabe war, gesendet zu werden. Jego wielkim zadaniem było być posłanym. Wir lesen von Tychikus eigentlich kaum, was an eigenständigem Dienst getan hat. W zasadzie nie czytamy, jakie on wypełniał własne służby czy osobiste służby. Das ist natürlich eine andere Zeit als die, in der wir heute leben, wo es keine Apostel heute mehr gibt. Oczywiście to był inny czas niż ten obecny, w którym my żyjemy. Nie ma już teraz apostołów. Aber Tychikus war jemand, der war verschwiegen. Verschwiegen? Der hat nicht alles ausgeplaudert. Tychikus był kimś, kto milczał, kto nie paplał. Dem konntest du etwas anvertrauen und das hat nur dem gesagt, dem diese Botschaft galt. Jemu można było coś powierzyć i on to powiedział tylko temu, do kogo to było skierowane. Der war treu. On był wierny. Und das war jemand, auf den man sich verlassen konnte. I był to ktoś, na kim można było polegać. Was du dem gesagt hast, das hat auch getan. Jeśli mu się coś powiedziało, to on to z pewnością uczynił. Das ist ein Dienst, den auch ihr tun könnt. To jest też służba, którą i wy możecie pełnić. Kann man sich darauf verlassen, wenn man dir was sagt, dass es dann auch ausgeführt wird? Czy można tobie zaufać, że jeśli coś ci się powiedzi, to powierzy, to będzie to wykonane? Und zwar so, wie der Sender das haben möchte. I to tak, jak ten, który ci to powierza, chciałby, by to było wykonane. Ein Gesandter ist wie ein Kanal. Posłaniec jest jak taki kanał. Das heißt, du selber bestimmst da nicht, wie die Sachen laufen sollen. To znaczy, ty sam nie ustalasz, jak te rzeczy mają się toczyć. Vielleicht ein einfacher Dienst. Być może prosta służba, aber wertvoll. Ale bardzo cenna. Er wird geliebter Bruder, treuer Diener und Mitknecht im Herrn genannt. On jest nazwany brat umiłowany, wierny sługa i współsługa. Und dann ganz zum Schluss noch die Phoebe. I na koniec jeszcze Feba. Apostelgeschichte 16. Römer 16. Rzymian 16. Eine Frau, eine Schwester. Niewiasta, siostra. Eine Schwester, zu der Paulus ein großes Vertrauen hatte. Była to siostra, do której Paweł miał wielkie zaufanie. Genauso wie die dann ab Vers 3 dort genannten Priska und Aquila. Dokładnie takie, jakie miał do Pryski i Aquili. Die Phoebe war eine Schwester, die Dienerin der Versammlung in Kenchrea war. Ona, Feba, była siostrą w zgromadzeniu Kenchreach. Sehr wahrscheinlich in einem äußeren Dienst. Być może, bardzo prawdopodobne, że była to taka jawna służba. Ihr als Schwestern habt ja nun keinen Dienst in den Zusammenkünften der Versammlung, der hörbar ist. Wy, siostry, nie macie takiej służby w zgromadzeniu, w czasie zgromadzenia. Ihr könnt durchaus einen Dienst haben in der Familie, der hörbar ist. Możecie mieć służbę w rodzinie i ta służba może być znana. Bei Priska wissen wir, dass es so war. Jeśli chodzi o Pryskę, to wiemy, że tak było. Sie war zweifellos maßgeblich daran beteiligt in der Aufklärung von Apollos. Czytamy, że ona właśnie była tą, która wykładała drogę pańską Apollosowi. Aber allein Gastfreundschaft zu üben. I tak samo gościny udzielała. Einzuladen. Zapraszała. Euren Eltern zu helfen bei, oder euren Müttern bei Gastfreundschaft üben. Na przykład, czy pomagać rodzicom w czasie przy gościach. Das ist ein wunderbarer Dienst. Jest to też cudowna służba. So könnt ihr dazu beitragen. Tak więc możecie się do tego przyczynić. 1. Korinther 16, wo das Haus des Stephanas als dem der Versammlung gewidmet vorgestellt wird. 1. Korinthian 16, tak jak i dom Stefana, który jego dom był dla wszystkich otwarty. Dass wirklich unsere ganzen Häuser für die Geschwister für den Herrn da sind. Aby nasze całe domy były stały do dyspozycji dla wierzących. Wenn ihr nicht mitzieht, wenn ihr nicht vielleicht sogar mal ein Anstoß dazu seid. Jeśli wy nie jesteście też w tym, nie jesteście pobudką do tego. Das brauchen wir als Eltern oft. A rodzice potrzebują tego często. Dann kann man nicht als ganzes Haus sich dem Herrn zur Verfügung stellen. To wtedy jako cały dom nie możemy oddać się Panu do dyspozycji. Ein wunderbarer Dienst, den ihr auch so tun könnt. Cudowna służba, którą możecie też czynić.
Ich hoffe, ihr habt gesehen, Dienst in der Versammlung ist nicht in erster Linie ein sichtbarer, hörbarer, für alle hörbarer Dienst. Mam nadzieję, że zauważyliście, że służba dla Pana w zgromadzeniu to nie jest w pierwszej linii taka służba widoczna albo słyszalna przez wszystkich. Es geht um 100 Einzelheiten, die ihr tun könnt. Są tutaj setki różnych rzeczy, które możecie czynić. Natürlich auch Traktate verteilen. Oczywiście też rozdawanie traktatów. Hoffentlich tut ihr das. Mam nadzieję, że czynicie to. Ihr als jüngere Brüder, die am Brotbrechen teilnehmt, in der Versammlung zu beten. Wy młodzi bracia, którzy są biorą udział w łamaniu chleba, modlą się na zgromadzeniu. Hoffentlich fangt ihr damit an. Zacznijcie. Je länger du wartest, umso schwerer fällt es dir nachher. Im dłużej czekasz, tym trudniej ci to przyjdzie. Aber es gibt viele äußerliche, scheinbar nur äußerliche Dienste. Ale jest wiele, tak wydawałoby się, takich zewnętrznych służb, die außerordentlich wertvoll sind. Które są bardzo cenne. Für uns. Dla nas. Und besonders für unseren Gott. I szczególnie dla naszego Boga.